Siemano, słuchajcie, właśnie spotykamy się z dwoma przedstawicielami składu MCF, czyli z Olkiem, który jest po naszej to nie wiem w sumie, po waszej prawej. Jestem ja. A tu jest Siek, czyli Łukasz, który rozpakowuje właśnie taśmę. Trzeba palić za młodu, to bym wiedział jak otwierać. I słuchajcie, tak, tu chłopaki się właśnie podpiszą. Ja chciałem właśnie zadać wam pytanie, które mnie od wielu lat w sumie gdzieś zastanawia. Chodzi mi o właśnie klip Made in Poland, który wypuściliście. I jak na tamte czasy, bo teraz mówię z perspektywy czasu to oczywiście, że właśnie był dość nietypowo nagrany. Chodzi mi o właśnie obraz. I teraz jak to było nagrane, jakbyście mogli opowiedzieć generalnie? Więc kamera była przyczepiona do bioder na takim wysięgniku i generalnie obracała się razem z nami, czyli zawsze po prostu była wycelowana w twarz. Przez to chodząc po mieście czy cokolwiek, jak obróciłeś się dookoła, no to fajnie wirowała za nami przestrzeń, a twarz była cały czas w środku kadru. Bo to właśnie było dość nietypowe jak na tamte czasy, nie? W ogóle wtedy powstawało bardzo mało teledysków, bo to no może nie jeden z pierwszych, ale na pewno jeden tam z niewielu, które powstały. Tu zrobiła to ekipa z baru, więc to też takie... Słyszałem właśnie od Olka. Śmieszne, że dlatego tam są w ogóle gdzieś w tle naklejki baru, jak się przyjrzysz na to. O, ja to nie widziałem tego. Tak delikatnie przemycone, że trzeba wiedzieć gdzie ten, ale są właśnie, to też... A ciekawe, to tego nie wiedziałem. Na telewizorze chyba, z tego co tak, pamiętam. Dokładnie. Gdzieś... Aha, dobra, okej, okay. Już teraz kojarzę. W którym momencie? Dobra. A w ogóle jakie macie wspomnienia, że tak powiem, z tym albumem na kasecie, to znaczy z pierwszym waszym jakby debiutanckim jako MCF, bo wy wcześniej nie wydaliście żadnego nielegala i tak dalej? No nie, nielegale wychodziły. Znaczy wychodziły, ale jako MCF, czy jako wasze, że tak powiem, wcześniejsze solowe na przykład, czy właśnie w innych składach? Wychodziły jakieś tam nielegale, ale dokładnie, że same produkcje tak, ale jeżeli chodzi o płyty i tak dalej, to chyba można powiedzieć, że taką jednostką centralną to był projekt 19 Południk. Dokładnie, bo to się wszystko wokół tego kręciło i potem dopiero powstała jakby płyta na MCF. No bo tu się skupialiśmy na wszyscy razem działaliśmy, też te składy się zmieniały dalej, więc jakby... To był taki projekt. Dużo takich też wspólnych projektów. Na końcu się zebraliśmy na zrobienie jakby swojej już pod jedną marką, tam wybrane osoby, a nie cały projekt. Słuchaj, trzeba zareklamować też nasze czasy i tak dalej. Właśnie o to chodzi. Świetne czasy i tak dalej. No nie można też porównywać, że tak powiem, tamtej epoki tej. Wszystko ma swoje plusy, minusy. Natomiast taką jedną wartością, którą trzeba by było podkreślić tutaj, to jest to, że jednak wtedy to jest, bo coś co nas łączyło, to jest jeden wielki wspólny projekt, pasja i tak dalej. Grupa ludzi, oprócz tancerzy, osób, które siekały breaka, ludźmi, którzy malowali pociągi przez sam projekt raperów i tak dalej, gdzie naprawdę bez czasami sieci, telefonii komórkowej i tak dalej, by potrafiliśmy się, nie wiem, spotkać, czwartki, piątki, soboty, domówki, niedomówki, obojętnie w jakim miejscu w Katowicach i to była kwestia czasami kilku osób, czasami kilkudziesięciu i tak spędzaliśmy swój wolny czas, tak, że w momencie, kiedy na przykład zaczynaliśmy freestyle'ować, zaczynało się od dwójki osób, a kończyło się na 40 czy 50 facetach, którzy wiesz, którzy jeden z drugim. I to nas budowało do tego stopnia i sensu, że w trakcie tych wszystkich naszych spotkań i że tak powiem, no, z dobrych relacji powstały właśnie te projekty. Nikt się nie skupiał na tym, żeby być na świeczniku, wtedy nie wiem, żeby wydać super płyty i tak dalej, tylko tworzyć po prostu, robić projekty. Powstawał wtedy jeden wałek, drugi, trzeci, dokładnie. Gdzie kopywaliśmy kasety, jeden drugiemu przekazywał, czy to w szkołach, czy gdzieś na osiedlach i po prostu nie. No i chociaż nie było kasy wtedy w hip-hopie, no wiadomo, to też bardzo dużo zmieniło, bo... Dzisiaj właściwie rap, a to nie tylko rap, bo w ogóle cały świat stał się taką bandą pojedynczych osób, które sobie działają. A wtedy było właśnie odwrotnie, to chodziło o grupę, o wspólne spędzanie czasu, to właśnie nie było kasy w tym, więc nie było tej pogoni za sławą, bo tego nie było. Dzisiaj właściwie każdy, kto nagra jedną piosenkę, to już by chciał mieć 100 milionów viewsów na YouTube, 10 baniek na koncie i tak dalej. A wtedy, ponieważ to i tak było praktycznie nieosiągalne, bo nawet Tedy czy tego typu osoby, które już wtedy były dla górze, to nie robiły takich pieniędzy mimo wszystko. No tak, ja wiem o więc tym. Więc nie było o co się tutaj bić przynajmniej, więc bardziej chodziło o zajawkę, o klimat. No wiadomo. Wszędzie w sumie było podobnie. Tak, jeżeli chodzi o klimat muzyki, hip-hopu w całej Polsce tak naprawdę i od takich samych jakby korzeni to się tworzyło, więc bardzo fajnie, że o tym opowiadacie. No i kolejna rzecz przez to, że nie było jakby YouTube'a i tego typu Spotify i tak dalej, to muzykę się wymieniało ręki do ręki, czyli właśnie przegrywało z kaset, no pamiętam jak Tedy wydał pierwszy nielegal jeszcze,
i wszyscy mieli tą kasetę, ona nigdy nie wyszła tak naprawdę. No. Ale to mówicie o czym? Ale nie jako trzycha, tylko jako solówka jego, czy jako trzycha? Nie, jako to było jako trzycha. Czy jako Ankila Hertz jeszcze? Ankila Hertz, no. Tak. Ale każdy miał tą kasetę w domu, mimo że ona nigdy nie wyszła. No tak, to jest prawda. To zaraz powiedziałeś, jak wychodził numer gdziekolwiek, czy dochodził ze Śląska, czy wychodził z centralnej Polski, czy nawet od was, z Pomorza i tak dalej, to wszyscy się tym numerem jarali. No tak, każdy znał na pamięć kawałki i tak dalej. Piszcie recenzję i tak dalej, nie, tylko wyszedł kuźwa numer i ten numer szedł od razu, nie? No dokładnie. Wcisnął kolejny, nie? A dzisiaj znowu jest tego tyle, że nawet jak chcesz śledzić, nie jesteś w stanie nadążyć zawsze. Nie, za dużo tego jest po prostu, nie? Nie jesteś w stanie docenić nawet albumów często, bo część albumów musisz przesłać kilka razy, żeby nie wejść trochę. A tak to puszczamy coś, a już mi nie siedzi następna playlista, nie? Stąd też a propos samych kaset, że właśnie w kasetach jest z jednej strony fajne to, przynajmniej ja to doceniam, że właśnie przesłuchuję całych albumów, bo nie chcę mi się przewijać. Jedni mogę trafić na odpowiedni numer na przykład, nie? Więc ja nie przewijam, tylko słucham całego albumu, dzięki temu mogę się bardziej jakby z tą płytą czy z tą kasetą, ale mówię ogólnie z tym albumem gdzieś, znaczy zaznajomić po prostu, nie? Komuś jakiś bit nie odpowiada w jakimś, mówię na płycie na przykład, to przełącza dalej i nie ma, nie? Z jednej strony jest to fajne, a z drugiej strony no nie poznaję tego, nie? Całego artysty czy składu w taki sposób, jaki by artysta chciał, powiedzmy, czy raper i tak dalej, nie? To się zmienił rynek, bo kiedyś artysta robił płytę i po prostu ludzie próbowali znaleźć, co on chciał przekazać i tak dalej. A dzisiaj jest podaż popyt, czyli jest milion utworów, nie podoba mi się następny i po prostu nie daje szans nawet czemuś, co mnie męczy trochę, bo po co, jak jest setki tysięcy innych utworów. Wiesz, bo dla mnie też raperzy w dużej mierze opowiadają rzeczywistość, a dzisiaj mamy rzeczywistość inną niż kiedyś. Mistyczną, po prostu wszystko się kręci wokół pieniędzy i posiadania. I dlatego to się też przelało do rapu, bo to się przelało na wszystkie części, jakby wiesz, życia. Tak. Są zatracone pewne wartości. Słuchaj, widzisz, tak a propos jeszcze, taką jedną różnicę teraz mało znalazłem. Nie wiem, czy sobie przypomnę, czy gdzieś, nie wiem, czy osiłżysz pani, czy pamiętasz, żeby w ciągu tych wszystkich naszych lat i tak dalej, kiedy tworzyliśmy od samego początku i tak dalej, przez te sceny antygradowe, włącznie do wydania tej płyty i tak dalej, w tych naszych paczkach, nie ma czegoś takiego, jak jest w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, moda na disowanie. A to wiem, to jest strasznie widoczne. No, jestem super, bo z kogoś zdisuję. A faktycznie, wiesz, opluję kogoś, gościa i tak dalej. Gdzie u nas na przykład, nie wiem, jak bym ci to wytłumaczyć, starałem się troszeczkę inaczej rozwiązywało. A tutaj wyjdzie numer, zdisuję cię, rozjadę cię BM-ką, nie wiem, jestem super, a spotkają się, kurwa, windzie na tym i koleś, kurwa... Tak, i się przepraszają albo normalnie rozmawiają. Znaczy tak, no bo disy się stały często w ogóle formą promocji. Tak, strasznie, w tych czasach... Wydajesz płytę, to musisz wszystkich obudzić. Opowiadam ci wcześniej nienawizji pewne rzeczy, tak dalej, nie? No tak. W momencie, kiedy właśnie spotykaliśmy się tutaj i tak dalej, to dis polegał na tym, że freestylując jeden z drugiego się na przykład nabijał, ale robiliśmy to w takiej formie, że budowało to ciebie o tyle, że na drugi raz ty musiałeś być lepszy, nie dopierdzielić, nie? Dokładnie. Żeby się odgryźć wszyscy mieli z tego bekę, a teraz wiesz, te numery. No zgadza się, teraz dużo ludzi zapomina, jak ja patrzę... Jeden drugiemu byłaby pomógł wtedy, w tamtych czasach, nie? Jeden drugiemu za drugiego bo dał rękę, poważnie, obojętnie z jakiego byłeś składu, czy z jakiej grupy, czy byłeś bogatszy, biedniejszy i tak dalej, jeżeli miałeś problem, to był nasz wspólny problem i większość osób po prostu sobie, wiesz, pomagało. No i trzymaliście się razem po prostu, nie? Znaczy, bo się trzymaliście razem, bo dzisiaj przez erę komputerów tego, no to każdy siedzi w domu, sam coś pyka i nawet jak się spotykasz potem, to są dużo krótsze spotkania. To jest raz i wiesz, to jakiś raper powiedział, że, znaczy powiedział, tak jest generalnie, ale też powiedział to, że kiedyś za waszych czasów, jeżeli chcieliście coś nagrać razem, znaczy na przykład z innym składem z Warszawy, czy z jakiegokolwiek innego miasta, to faktycznie musieliście się spotkać. Aż tak, jechało. A teraz, wiesz, przez media społecznościowe, czy jakikolwiek internet się po prostu wszystko wyśle, zwrotkę, bit i jedziemy, nie? I na tym to polega. Co też jakby nie buduje właśnie takich więzi ale ekipy i tak dalej. Ma to plusy, że szybko, łatwo, dokładnie. To też jest fajne, a z drugiej strony czasami się spotkać i pogadać z kimś o projekcie, to jednak jest ten efekt synergii i to i tworzenia tego wszystkiego. Ta energia. A tutaj, no, tak mówię, banda egoistów, każdy sam w domu coś klepie, wysyła... No inne czasy. No inne czasy, dokładnie. Każda sytuacja ma plusy i minusy. O Jezu, tak zawsze. Naprawdę. Każde czasy mają plusy i minusy i zawsze tak będzie, nie? I z tego miejsca możemy pozwolić naszego wspólnego kolegę Boriksona, który właśnie między innymi wtedy przyjął też tutaj do nas na Śląsk i za jednym razem załatwił i płytę u Igora, jednocześnie numer z nami, ale tak jak powiedziałeś teraz, już facet przyjął wtedy, to nie było tak, że wsiadam, nie wiem, wysyłam zwrotkę i tak dalej, przyjął tutaj z rodziną, czyli wziął żonę, wziął dziecko. Wziął flaszkę pod pachę. Ja też wziąłem. Inne rzeczy się załatwiało w całkiem inny sposób. Świetnie spędziliśmy wtedy czas, rodzina się cała bawiła świetnie, nagrywaliśmy numery, jednocześnie potem wracaliśmy jakimś z DJ-em, samochodem i tak dalej, gdzie powiedz, że tak powiem, Boris nam postawił bardzo świetne warunki, jeżeli wypicia flaszki 07 prawie na X.
ale było mało, więc ja jako, że tak powiem, osoba, która go gości na Śląsku, musiałem pokazać, że też mamy podobne tutaj kultury i tak dalej, spróbowaliśmy zrobić kolejną siódemkę. I co, i się obyło, i było nagranie, czy nie było? Już było po nagraniu. Po nagraniu, rozumiem, tam, że przed. No. Nie, ale właśnie były te czasy przyjeżdżania i to też było tak. Czy Onar, czy Ośka przyjeżdżali, czy Tede właśnie, jednak więcej było tego siedzenia wspólnego w studiu, no a dzisiaj właśnie najczęściej ej, mam bita, wyślę ci, dograj zwrotkę, ktoś posyła. Hajs na konto i jedziemy. Ile razy tak było właśnie, nie? No tak. Na przykład u Igora pozmieniam leci jakiś bit, ktoś nagrywa w kabinie, jednocześnie już jest wyciągnięta kartka, ktoś ma jakiś pomysł i z tych relacji między nami nagle powstaje już numer. Dokładnie, no, tak. To nie miało być w kawałku, a nagle jest, bo musiał, albo dochodzisz, bo dochodzisz, bo akurat kurde to jest w testach. I to jest piękne, no oczywiście, że tak, ja się z tym zgadzam jak najbardziej. No by wiesz, jakby budowanie takich relacji właśnie siedząc razem w studio, czy gdziekolwiek. Tak naprawdę na imprezie, no to jest to, bo coś nowego się tworzy, a jak siedzicie w internecie i tylko, że tak powiem, messengerujecie do siebie, no to już się nie tworzy ten sam klimat. No i były zespoły kiedyś, a dzisiaj jednak, nawet jak jest zespół, to jest przeważnie producent i raper, czyli dwie indywidualności. No, nie mówię jakieś projekty typu, ale no nie mam, nawet nie mam w tej chwili powiedzieć jakiegoś zespołu hip-hopowego w Polsce, taki, że był 3-4 osobowy skład, no który działa prężnie. Dużo jest solowych, faktycznie. Może kogoś pomijam, ale nawet w tej chwili nie jestem w stanie... No teraz Hemp Gru na przykład wróciło, no nie? A no okej. Okay. No na przykład, ale to jest stara gwardia, no nie? Też robili solówki. No tak. No. Tak ale z takich dalej, na przykład nowych, nie? Bo to jest zauważcie faktycznie, że... Bo jak no Hemp Gru wiadomo, jest już starym zespołem, składem. No i oni tak jakby wrócili, ale zauważcie, że jakby nowy skład, który powstał, tak jak mówisz, z czterech osób. No nie, bo PFK gra tam razem. No tak, no ale wiadomo, no ale to są stare składy, ale nowy faktycznie to tak no, też nie kojarzę, żeby jakiś był skład, który, nie? No. A jest powyżej dwóch raperów, to to już w ogóle nie jestem. No bo faktycznie jeszcze takich dwuosobowych starszych to byś coś wydusił. No. Dobra, no. I co, patrzycie na tą okładkę i tak sentymentalnie trochę? Sentymentalnie powiem bardzo, bo nawet nie pamiętałem jej jeszcze. Jak dla mnie, że tak, jeżeli tylko nie chcę, żeby jakoś to było specjalnie podkreślone, no to biały krąg, jakby nie było, nie? Nie, no tak. Powiem, że wręcz w czasach, że tak powiem, produktów czekoladopodobnych, trafił się taki cukierek. No świetnie, bo nie widziałem tego, tak jak ci mówiłem poza podróż. Tak, no Olek mówił, tak, Olek mówił, się kaseta. No, także Olek nawet nie wiedział, że jego taśma, w sensie, że jest na taśmie, znaczy album wyszedł na taśmie. Podejrzewałem, że gdzieś wiesz, gdzieś z jakiegoś targu może. Płyta MCF-u wychodziło na przełomie, kiedy się już przestawało wydawać kasety. Tak, powoli tak. Więc tu już była głównie zrobiona płyta, a kaset było tam jakaś tam część, drobna mniejsza. Ilość dla takich jeszcze osób z Walkmanami czy coś, ale już kaseta była na wyjściu. No zgadza się. Bo to który jest, 2002 czy 3? Jakoś tak. Coś takiego, nie? Jakoś tak. Bo ostatnie taśmy z rapem, to tak z ciekawości wam powiem, że ostatnie taśmy z rapem w Polsce wyszły w 2004 i później oczywiście... No to widzisz, to tak, zgadzało. I właśnie no i później oczywiście tam pojedyncze w 2008 Dex wydał na przykład, ale to już były pojedyncze i teraz znowu one wróciły, ale wcześniej to tam mówię, 2004 rok był... na kasetach teraz? Cały czas. O, to nie... Ostry na przykład wyszedł na taśmie, wiele, no EPROM na przykład, nie? I w końcu jestem u ciebie z poranną klasą. Pierwsze strony gazet o mnie dla tych, co tracą. Artykuł o tym, jak hobby stało się pracą. Już nie skąd kasa, tylko co zrobić z kasą. Trzymając fason, entuzjazm mam dość spory. Na koncertach tłumu pełne sektory. Czy my tutaj się też podpisujemy? No tak, okay. Najbardziej. Stąd wziąłem. Także wychodzą teraz też. No. Teraz znowu jest trochę, znowu spadło trochę to, ale wychodzą. Na przykład DJ Twister teraz na dniach wydaje taśmę swoją. 100 sztuk na przykład robi, nie? Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Sprawdź tą różnicę, gdy słyszysz nas po lata. Ja żyję rapem na co dzień doskok. Mam to non-stop, rap ten dla mnie jak kalejdoskop. A nas BMG wtedy dystrybuowało, nawet nie wiedziałem. Możesz się dużo dowiedzieć. Dokładnie. Po tylu latach. No a to były zupełnie jakby inne czasy pod tym względem. Uważasz, że jesteś mistrzem świata? Nie ma bata. Chciałbyś być mistrzem świata? Słuchaj, świetnie właśnie było się spotkać i tak ja dalej. Ja również, no, dziękuję. To jest też wielki ukłon w twoją stronę. Podoba nam się twoja zajawka i tak dalej. Jak zobaczyłem twoje zdjęcie i kolekcję twoich kaset magnetofonowych, to szczerze do ziemi normalnie. No. Wiesz, różny się, że tak wszystko się nie obrać, że się spotyka się wariatów i tak dalej. Proszę. Natomiast to tylko, że tak powiem, bardzo pozytywnie. Ponieważ ludzie zbierają w tej chwili różne śmieszne rzeczy i tak dalej, natomiast to jest kawał dobrej historii, nie? Na dwa, że masz kumę rapu, to też jest co innego niż ktoś, co tam, wiesz, zbiera na zasadzie, nie wiem, gadżetów po prostu. Tam jest bardzo miło smerków jajek niespodzianek. Bardzo miło, że mogliśmy tu przyjść do ciebie, wiesz, jak nie, porozmawiać chwilę, troszeczkę przypomnieć sobie stare rzeczy i
No i zachęcić młodzież, żeby dalej ciśli, nie? Ale ja... rap, panowie, rap. Rap. Oho. Ale dziękuję wam też, że w ogóle się mieliście czas, że się spotkaliście. No i że podpisaliście unikatowe taśmy. Na koniec zjebać policję. No i cóż, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy, nie? Tak. Jak będziecie gdzieś w Gdańsku, to odzywajcie się, bo że... Na pewno zostajemy w kontakcie. No, także wiesz. Dobra, dzięki wielkie. Wielkie dzięki, pozdrawiamy, cześć. Pozdrawiamy, hej.